Aneta Czaban, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszej w nowym roku audycji z doktorem Krzysztofem Pakosińskim, lekarzem rodzinnym z naszego regionu. No zwykle spotykamy się w środę, no ale wczoraj mieliśmy święto, święto Trzech Króli, więc audycja nasza właśnie dziś, w czwartek. Dzień dobry, panie doktorze, witam. Witam panie redaktor w nowym roku, wszystkiego najlepszego dla pani. Dziękuję pięknie i dla pana również nieustające dobre życzenia, przede wszystkim zdrowia, no i zawsze tylko i wyłącznie negatywnych testów u pana. Panie doktorze, no zacznijmy od tego, jak przebiegł pana sylwestrowy dyżur, no bo ostatnio rozmawialiśmy tuż przed Sylwestrem, że właśnie spędzi go pan na izbie przyjęć w szpitalu, tak jak zresztą już nie pierwszy raz, bo to już chyba pana przynajmniej czwarty dyżur sylwestrowy, z tego co się dowiedziałam wcześniej, więc ma pan porównanie, a zatem jak on przebiegł, jak tutaj osoby się zachowywały i jeżeli były problemy, jeżeli się różni ludzie zgłaszali, to jakby z czym, z jakimi problemami? Tak jak pani powiedziała, to już mój czwarty sylwester w pracy. O ile w poprzednich latach te dyżury rzeczywiście były no, ciężkie, dużo naprawdę pracy, dużo takich nagłych przypadków, wiadomo, sylwester, różne się rzeczy zdarzają. W tym roku naprawdę było wyjątkowo spokojnie. Drobne sprostowanie, dyżur miałem w nocnej świątecznej opiece zdrowotnej, też w szpitalu. Natomiast rzeczywiście noc przebiegła spokojnie, poza kilkoma teleporadami, poza takimi kilkoma wyjazdami do zwykłych takich zachorowań, które niezależnie od tego, czy sylwester, czy inny dzień się zdarzają, naprawdę było wyjątkowo spokojnie. Czyli mówiąc tak bardzo tutaj już konkretnie, czy można to ująć w ten sposób, że troszkę jednak rozumiemy sytuację i nie narażaliśmy się na przykład na urwanie palca przez jakieś wystrzały, petardy, fajerwerki i tak dalej, nie łamaliśmy nóg, rąk i tak dalej, nic się takiego nie wydarzało. No tak, to pokazuje, że większość z nas jednak spędziła tego sylwestra spokojnie w domu z najbliższymi i chyba dlatego było tak, a nie inaczej, z czego się bardzo cieszę. To jest bardzo dobra wiadomość faktycznie. No dobrze, no to przejdźmy do najważniejszego cały czas tematu, czyli szczepionki. Panie doktorze, czy jest pan już zaszczepiony i dlaczego pan jeszcze nie jest? Jeszcze nie jestem zaszczepiony, jeszcze czekam. Z tego co widzę, są drobne jakieś tam problemy logistyczne. To znaczy to też zależy od szpitala, od jednostki, w której są wykonywane szczepienia. Ten szpital, w którym dyżuruję, już praktycznie większość personelu, ta, która chciała, została zaszczepiona. Ja zgłosiłem się do szczepienia w drugim szpitalu, nieopodal. Ja i moi pracownicy, czy koledzy ze środka zdrowia. Tam są jakieś problemy z dostawami. Nie wiem dlaczego. No, do końca tego tygodnia powiedziano nam, że powinniśmy być zaszczepieni, ale no, czas pokaże. Czyli dosłownie lada moment, można powiedzieć. No to będziemy czekać i mam nadzieję, że być może za tydzień już powie nam pan, że tak, jest zaszczepiony i opowie nam pan o wrażeniach. No a póki co mamy wrażenia na troszkę innym gruncie, a mianowicie, no wiemy co się wydarzyło w ostatnich dniach, wiemy o słynnej aferze szczepionkowej, aferze celebrytów, aktorów, którzy jakby zaszczepili się gdzieś tam potajemnie, zupełnie poza kolejnością i tak dalej. Co pan o tym wszystkim sądzi? No powiem pani szczerze, tak w pierwszej chwili byłem rzeczywiście bardzo zdenerwowany, zbulwersowany, tym bardziej, że tak dowiedziałem się w zasadzie o tym wszystkim z mediów po powrocie z 48-godzinnego takiego maratonu dyżurowego i wtedy byłem bardzo zdenerwowany. Potem takie bardziej chyba już w rozżalenie to przeszło. Teraz bardziej patrzę na to już z dystansem, tak chyba bardziej filozoficznie, wie pani, tak. No każdy jest człowiekiem, czy to celebryta, polityk, czy zwykły szary Kowalski. Każdy tak naprawdę boi się o to zdrowie i życie, więc chyba już nawet nie potępia tych osób. No tutaj styl troszeczkę tego wszystkiego tak mnie razi, natomiast no każdy sam przed sobą, przed lustrem sobie odpowie, czy postąpiły słusznie, czy nie. I chyba tak do tego podejdę. Panie doktorze, ale chyba jest też cały plus tej sytuacji w postaci no wielkiej jednak promocji szczepień, no bo po pierwsze zrobiła się cała afera i dużo więcej jeszcze o tych szczepieniach się mówi, no a po drugie, skoro taki celebryta, taki aktor, taki autorytet aż tak kombinuje gdzieś tam po cichu, na lewo, aby taką szczepionkę otrzymać, aby się zaszczepić, no to chyba znaczy, że jest warto. Przecież mogli na przykład, nie wiem, w jakimś momencie
momencie pewnie podpisać jakąś umowę z rządem, za którą by dostali trochę pieniążków, pewnie niemałych, fajnych, i wtedy by uroczyście tutaj byli promowani, szczepieni na oczach widzów, telewidzów, kamer i tak dalej. Oni z tego zrezygnowali, woleli gdzieś tam po kryjomu bardziej, po cichu, czyli znaczy, że chyba naprawdę no, ta szczepionka działa i skoro takie autorytety chcą ją mieć za wszelką cenę, no to warto właśnie w ten sposób też o tym pomyśleć, prawda? Że jednak szczepionka działa i warto ją otrzymać. No coś w tym jest, jeżeli wie Pani, z każdej sytuacji staram się wyciągać jakieś plusy. No tym plusem jest to, co Pani powiedziała, że chyba właśnie coraz więcej osób będzie się przekonywać, nawet patrząc na to w ten sposób. No wszystko okej, okay, wie Pani, ja zawsze sobie taką promocję szczepień wyobrażałem w ten sposób, że właśnie znane osoby kultury, mediów poddają się szczepieniu w świetle kamer. Każdy sobie może zobaczyć, że to nie jest nic strasznego. I wtedy to rzeczywiście jest tak, tak jak powinno to wyglądać. No, no cały cywilizowany świat się umówił, jeszcze zanim szczepionka została dopuszczona, zanim została opracowana i dopuszczona do użytku przeciwko COVID-19, że tą pierwszą taką grupą zerową będą medycy, personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, inni pracownicy szpitali, no bo my jesteśmy rzeczywiście najbardziej na to narażeni, na zachorowanie i no jeżeli braknie nas, no to kto będzie dalej mógł pomagać tym innym, tak? No niestety tu się okazało, że... No to jest zupełnie oczywiste, tak. Niestety się okazało, że oprócz grupy zero, no jest jeszcze taka grupa mniej niż zero i to jest smutne. Wie Pani, to jeszcze tak... Jakaś jeszcze, taka grupa jeszcze, tego jeszcze typu. Jeszcze właśnie tak kończąc temat, bo już nie chcę też się pastwić nad tymi osobami, nie o to chodzi. Taka powiedzmy no sprzątaczka, wie Pani, ze szpitala zakaźnego, czy pielęgniarka, która no od prawie roku codziennie idzie do pracy ze strachem, prawda? No bo ona ryzykuje zakażenie, wiele właśnie takich osób się zaraziło w pracy, połowa moich znajomych z personelu medycznego. No ta szczepionka w pierwszej kolejności to też byłoby dla nas takie jakieś no nawet symboliczne podziękowanie, szczególnie dla tych osób, które no mało zarabiają, a mimo wszystko idą do tej pracy i pomagają. No, no na tyle chyba to społeczeństwo, w ten sposób społeczeństwo mogłoby im podziękować, a tu niestety się okazuje, że nawet na to nie mogę. To znaczy ja myślę, że no jednak ogólnie przecież tak właśnie jest, że to wy jesteście w tej pierwszej grupie zero, no a to co się zdarzyło to jednak są jakieś takie incydenty, wyjątki, prawda, więc no myślę, że tutaj też nie należy generalizować, bo jednak no większość społeczeństwa zdecydowana przyznaje, że to wy macie tutaj pierwszą kolejność i wszyscy grzecznie czekają raczej, także no po prostu myślę, że to taki incydent się zdarzył, którym być może nie powinien się zdarzyć, ale przyniósł jednak dobrą promocję szczepień i myślę, że to jest przynajmniej taki mały plus tego wszystkiego. No dobrze, panie doktorze, czy ktoś, no bo wiemy, że pan się nie zaszczepił, ale czy ktoś, jeszcze nie, jeszcze pan czeka na swoją kolej, czy ktoś z pana znajomych się już zaszczepił i czy pan obserwuje właśnie u tych osób jakieś skutki uboczne, jak się ogólnie czują te osoby? Większość moich znajomych ze środowiska medycznego już została zaszczepiona. Rozmawiamy na ten temat, mamy taką umowę, że kto został pierwszy zaszczepiony, daje znać innym, jak się czuję i tak sobie rozmawiamy już od 2 tygodni na ten temat. Tak zwanych NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, bardzo mało, najczęściej jakieś miejscowe zaczerwienienie w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie skóry, jakieś objawy grypowe typu niewielki ból głowy, trwający jeden dzień załóżmy, ale to naprawdę na palcach jednej ręki na kilkadziesiąt czy ponad powiedzmy ponad 100 osób. Jedna osoba wymagała podania kroplówki, bo trochę zasłabła. Natomiast tak pół żartem, pół serią śmiejemy się, że to jest osoba, która no ma fobię przed igłą, przed jakimikolwiek zastrzykami czy pobraniem krwi i to nie był jakiś wyjątek od normy, także generalnie. Czyli po prostu zemdlała na widok krwi i igły, a nie dlatego, dobra, że tak. Jakiś skutek uboczny się zdarzył w organizmie tej osoby. Tak, wszyscy inni poza tym. No, zdarza się i tak. Wszyscy poza tym się pozostali czują dobrze i jak na razie nic złego się nie dzieje. No a jak wygląda kwestia odporności tak naprawdę? Po przechorowaniu COVID i po otrzymaniu szczepień. Co na ten temat mówią w tej chwili najnowsze doniesienia naukowe? To znaczy, wie Pani, co to, tak jak mówimy zawsze, te doniesienia cały czas są aktualizowane i spływają każdego dnia. Ostatnio takie ciekawe opracowanie z naukowców z Australii, tam zespół kilku uczelni medycznych, uniwersytetów pod przewodnictwem pana profesora Van Zelma bodajże, jeżeli dobrze wymawiam,
opublikował taką pracę w jednym z magazynów naukowych Science Immunology, właśnie zajmującym się zagadnieniami odnośnie immunologii szeroko pojętej, tak, odpornością. Przedstawili oni wyniki swoich badań kilkumiesięcznych. Wiadomo, Australia była jednym z tych krajów, gdzie najwcześniej zachorowania wystąpiły ze względu na bliskie sąsiedztwo z Chinami i tam już od początku roku były te zachorowania. Jak na razie ustalili, że ta odporność na COVID utrzymuje się około 8 miesięcy, to z każdym miesiącem może się, że tak powiem, wydłużać, więc czas pokaże, natomiast na minimum jak na razie 8 miesięcy stwierdzono. Także wyniki badań tłumaczą też, dlaczego wśród milionów zakażonych ludzi na świecie jest tak mało reinfekcji. Jednak ta odporność jest i to dosyć długa jak na razie. No tak to wygląda. No czekamy na następne doniesienia. Myślę, że nastrajam optymistycznie, a ponieważ szczepienie też jest taką symulacją infekcji, więc jest duże prawdopodobieństwo, że po podaniu szczepienia będzie to wyglądało podobnie. Czas pokaże. Czy zna Pan jakąś osobę ze swoich pacjentów choćby, którzy drugi raz zachorowali na COVID? Wśród moich pacjentów nie, natomiast sporadyczne, pojedyncze przypadki na świecie były opisywane. Do końca jeszcze nie wiadomo, z jakiego powodu tak się to stało. Czy załóżmy, był to na przykład wynik tego, że pierwszy wynik był na przykład fałszywie dodatni, tak? Myślano, że ta osoba jest chora na COVID i przeszła jakoś lekko, natomiast no, ta druga infekcja była rzeczywiście tym COVID-em. To są naprawdę na razie takie jednostkowe przypadki. Czyli generalnie raczej na razie się z tym nie spotykamy, czyli faktycznie być może kilka miesięcy odporności jednak tutaj działa na tej zasadzie. No a co z momencie, kiedy mamy już szczepionkę, kiedy poddaliśmy się szczepieniu, jak to wygląda? Przede wszystkim też wyjaśnijmy, no bo tu są też bardzo rozbieżne informacje w tej sprawie, ile tygodni po pierwszym przyjęciu pierwszej dawki należy przyjąć drugą dawkę? Drugą dawkę szczepionki powinno się podać po 3 tygodniach, czyli w 21 do 25 dnia od podania pierwszej dawki. Otrzymując pierwszą dawkę szczepionki, dostajemy od razu taki certyfikat potwierdzający przyjęcie pierwszej dawki szczepionki, na którym od razu mamy wyznaczony termin stawienia się na kolejną dawkę po tych 3 tygodniach. Bo słyszy się takie głosy choćby w Wielkiej Brytanii, że będzie wydłużany ten czas przyjęcia drugiej dawki, nawet czasem do 12 tygodni, po to, żeby no w międzyczasie zaszczepić jednak tą pierwszą dawką większą ilość osób. Jak pan sądzi, czy to jakby ma jakiś sens? No rozumiem, że to ktoś robi, kto się na tym zna, prawda? Kto zna te badania naukowe, no i jakby może sobie pozwolić tutaj na takie wydłużenie czasu między jedną dawką a drugą, prawda? Jeżeli chodzi o pacjentów. No tak, no to jest taki konflikt, wie pani redaktor, między, że tak powiem, no, jak to powinno wyglądać w teorii, tak? Wszyscy powiedzmy, to już jest wiadomo, jak szczepionka powinna być podana, po ilu tygodniach następna dawka, natomiast tutaj no, jest to ograniczone przez tak zwaną logistykę, tak? Przez wydolność na przykład koncernów farmaceutycznych, które powiedzmy są albo nie są w stanie wyprodukować odpowiednią ilość dawek w danym czasie, tak? Każda fabryka ma swoją wydolność, jak to się mówi, więc tutaj pewnie to też ma wpływ na to wszystko. Nie no, przede wszystkim to oczywiście, że tak, tylko się zastanawiam, czy wtedy te 12 tygodni to nie jednak nie jest za długo, czy się jakby nie traci tutaj efektów tej pierwszej dawki. Znaczy jakiekolwiek zmiany w schemacie podania szczepionki, czy w organizacji takich szczepień masowych, zawsze są ustalane przez grupę ekspertów, tak, którzy się powiedzmy na tym znają, jeżeli ustalają jakieś procedury, standardy, no musi być to poparte rzeczywiście danymi naukowymi, więc no podejrzewam, że tutaj też tak jest. To nie jest robione tak, to nie jest prowizorycznie robione, musi być to wszystko opierać się na danych naukowych, więc no tutaj byłbym spokojny. No ja myślę, że tutaj będziemy mieć pana za przykład, kiedy pan już będzie zaszczepiony, zobaczymy, kiedy będzie pan miał termin drugiej dawki, no i faktycznie, czy ten termin zostanie dotrzymany i my oczywiście tutaj na naszej antenie na bieżąco będziemy wam te informacje przekazywać. Ale czy kiedy otrzyma się już tą pierwszą dawkę, to wtedy już w jakimś stopniu jesteśmy tutaj uodpornieni? Ona daje właśnie tę odporność? Na razie z doniesień pełną odporność, wiadomo, to daje dopiero podanie drugiej dawki, natomiast no już pewne procesy tutaj w organizmie zaczynają zachodzić, tak? Więc to jeszcze jest wszystko na bieżąco, jeszcze powiedzmy, no nie ma danych o osobach, które przyjęły załóżmy pierwszą dawkę.
a zachorowały na COVID-19. No jeszcze się nie spotkałem z czymś takim, więc no czas pokaże, tak jak wiadomo, rok temu nie wiedzieliśmy nic, z każdym miesiącem wiemy coraz więcej. Niektóre dane, które były pewnikiem rok temu, teraz już się zdezaktualizowały, więc no tutaj przede wszystkim cierpliwość i czas. No myślę, że na pewno jesteśmy bardziej bezpieczni niż w ogóle bez przyjęcia tej choćby pierwszej dawki i to nie ulega żadnej wątpliwości. No dobrze, to tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że za tydzień, kiedy będę witać się pana doktora na antenie, to pan już powie, że jest zaszczepiony i będzie pan nam tutaj mógł osobiście z pierwszej ręki więcej szczegółów opowiedzieć. Dziękuję pięknie za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich w nowym roku. Doktor Krzysztof Pakosiński, lekarz rodzinny z naszego regionu, był naszym gościem. Aneta Czaban, pozdrawiam, do usłyszenia. No i zapraszam na kolejny odcinek naszej rozmowy za tydzień, ale myślę, że już tradycyjnie w środę.